Siemanko, ja nazywam się Winny Life i zapraszam Was na kolejny odcinek. Na początek zostawcie łapkę w górę i oczywiście subskrypcję. Łapka w górę to jest dla mnie taki sygnał, że materiał Wam się podobał i chcecie więcej. Więc lecimy z tematem. Pozdro! Jak zauważyliście, to teraz bardzo dużo rzeczy dzieje się w internecie związanych z galą Fame Man numer 7. Cały czas słyszymy analizy, obstawianie walk, no i różne inne komentarze związane z wszystkimi zawodnikami gali Fame Man 7. Na początek może zobaczmy, co sądzi Meduza o walce, oczywiście, Amadeusza Ferrari z Adrianem Polakiem. To jest dopiero początek. Ty dobrze o tym wiesz, że to jest początek. Wielkie brawa, Amadeusz. Gruba będzie walka teraz, co? O ja! No, ja nie wiedziałam, że nie mają taką spinę. No, tam jest spina gruba, dlatego fajna walka będzie. Ty, to jest taka mocna, mocna spina. No ta, oni na face to face się liścia strzelił drugiemu i tak dalej, tam grubo było. Czy ten konflikt jest tak gruby, jak słowa, które padły podczas face to face na konferencji gali Fame MMA numer 7 między Amadeuszem Ferrari a Adrianem Polakiem? Co mówiliśmy? Ja wam mogę powiedzieć, co mówiliśmy. No ja tak nie pamiętam, co dokładnie mówiliśmy, ja mu tylko powiedziałem, że w pewnym momencie jak się tak patrzył mi prosto w oczy i się uśmiechał, to sobie myślałem, no kurwa, byś się tak nie uśmiechał, jakby nie było ochrony obok i byś tak nie cwaniakował i nie był taki pewny siebie, bo wiem, żeby taki nie był. No i tak w pewnym momencie nie wytrzymałem i powiedziałem, że mam ci ochotę teraz wyjebać z bani. A on do mnie, to zrób to. A ja do niego, nie, bo ci złamię nos. No bo przecież jak miałem go tutaj, naprzeciwko i był zdenerwowany, no do mnie, to zrób to. To przecież wiadomo, że jakby poszło, to tak nohal byłby złamany, ja miałbym jakieś tam kary finansowe czy czegoś. A wracając do Meduzy, to zobaczcie, a w sumie posłuchajcie, co powiedział o walce Stiflera z Popkiem. Powiem wam, że jest to fajne, no bo jest taka walka... Jakby to nazwać, taka ciekawa, no dwie ciekawe osoby, Stifler, Popek, ale jest za bardzo jednostronna według mnie. Takie walki według mnie nie powinno być. Inaczej jakby na przykład Popek walczył z tobą. No może. No tak, no nie. Tak, no tak, Adrian, Jezus, ty na macie tyle lat trenowałeś, wszystkie zawody wygrywasz. No dobra, chociażby... To byłaby dobra walka, kto nawet, tak uważa? No nawet... Ja bym tak uważała, że... Ale ja o sobie nie chcę gadać, bo to jest takie, wiesz, że będzie, że ja się... Ale ja mogę. No ty może, ale to będzie, że ja chcę z Popkiem walczyć i wiecie. Wiesz, że na taką walkę trzeba też zasłużyć, ale jakbym dostał propozycję, to bym pewnie przyjął. Ale no fajnie, jakby na przykład Kubańczyk zawalczył z Popkiem, jakby na przykład zawalczył z Popkiem Najman. Jakby na przykład z Popkiem zawalczył chociażby Makowski. A odnośnie walk równych, nierównych i nawet freak fightów, można zobaczyć materiał, w którym Mateusz, pseudonim Elpro, przyjeżdża do Kruszwila pod dom w celu porozmawiania, a po jakimś czasie włącza transmisję na Instagramie, gdzie próbuje, a zresztą zobaczcie sami. Bo mnie olewasz, twoi widzowie tną się... Twoi widzowie piszą mi, że tną się, płaczą przez to, że się rozstaliście. Między nami jest okej. Okay. Chciałbym, żebyś po prostu to powiedział i powiedział jednocześnie swoim widzom, że... Rozmawiać ze swoimi widzami, to my zrobi to... Nie, ja bym chciał, żebyś zaapelował do swoich widzów, żeby nie robili sobie złych rzeczy. W ogóle ma znaczyć, że ty mnie nagrywasz. Nagrywam cię po prostu, bo ignorujesz mnie, przyjechaliśmy normalnie rozmawiać. Ignoruję cię, tylko rozmawiam. Nie szanujesz w ogóle swoich widzów. Minut z pełnym szacunkiem. Nie graj roli Kruszwila teraz, nie graj roli Kruszwila, tylko gadaj ze mną normalnie. Grasz rolę Kruszwila. To mi się bardzo po prostu nie podoba, że zostaje... Nie no, wytłumacz się swoim widzom, dlaczego ich nie szanujecie. I dlaczego p***sz na mnie na Stargardzie głupoty, mimo iż ja byłem dla ciebie, wobec ciebie zawsze w porządku. Ty widzisz teraz siebie w tej sytuacji, w której jesteś? Tak, widzę. Mamy 200 Przyjechałeś osób. Przyjechałem, sobie. Słuchaj, przyjechałem Marek do ciebie. Przyjechałem Marek do ciebie w tej sprawie, ponieważ twoi widzowie mi apelowali. I nie chcę zrobić sobie z tobą zdjęcia i powiedzieć. Ja nie chcę tego, takiego zdjęcia za tego z tobą, chłopie, wyjebane mam. Ja przyjechałem w imieniu twoich widzów. Także ja po prostu nie będę tutaj. Także drodzy widzowie, musicie przyjechać na tą ulicę. Ja wam zaraz powiem, jaka to jest. Nie chcę was, Marek, przeprosić za to, że was wyjebane na was mają. Także wiesz, proszę bardzo. Proszę bardzo, tutaj mieszka Marek. Ładnie was zrobił w balona. Mają was tylko jako maszynkę do robienia hajsu. Także moi kochani, no widzieliście, przed chwilą byłem
Byłem przed chwilą u Marka, no niestety Marek nie chce się odnieść do tej sytuacji, która była między mną a Kubańczykiem, że po prostu nie ma żadnego konfliktu. Nie chciał też odpowiedzieć na wasze wszystkie pytania, które mi zadaliście. No cóż, naprawdę oni chyba mają na was Fatygowałem się, przyjechałem specjalnie ze swoim tatuśkiem, zobaczcie. Masz. Chcesz płytkę jeszcze posłuchać? Chcesz? Dziękuję, ale to jest bardzo nie w porządku z twojej strony. Słuchaj, bardzo nie w porządku z twojej strony było to, jak w zeszłym roku jeździłeś po Stargardzie i wyzywałeś mnie, chociaż się nie znaliśmy, a ja byłem zawsze wobec ciebie w porządku. Słuchaj, nie w porządku, bardzo nie w porządku, bardzo nie w porządku. A nie chcesz? Bardzo nie w porządku, bardzo nie w porządku wobec swoich widzów jest to, że macie ich wyjebane na nich totalnie. I tyle. Ja przyjechałem w imieniu kilkuset twoich widzów, ponieważ pozadawali mi pytania, które miałem tobie zadać. To byłby czas, tak? Nie, był taki czas, że zbywałeś mnie ciągle, chociaż przyjechałem z tatą. Słuchaj, byłoby to samo. Byłby ten sam live, tylko byłoby widzieć ciebie. Moglibyśmy ustalić, że cokolwiek nagrywamy. Słuchaj, trzeba było. Chciałem z tobą na spokojnie coś nagrać, żeby twoi. Mam kilkadziesiąt pytań od twoich widzów. Masz wyjebane na swoich widzów? Trudno. Twoja sprawa, stary. Powiem ci tak, już więcej na pewno nigdy się z tobą nie spotkam. No i słuchaj, ja z tobą się na pewno nie spotkam. To była ostatnia sprawa. To była ostatnia twoja. Marek, to była twoja ostatnia szansa, powiem ci szerze. To była ostatnia szansa, żeby wykazać. Nie byłeś z szacunkiem. Nie byłeś z szacunkiem, przyjechałem. Widać, ty masz takie narzędzia, żeby. Patrzcie, jak manipuluje. Nie chcę. Słuchaj, Marek nie chce odpowiedzieć na wszystkie pytania, które po prostu mi zadaliście, także mi przykro, mordeczki kochane. Zrobiłem co się dało, no. Bez kitu. No KXK nigdy nie było chyba real. Zawsze mieli wy**e na was. No, przykro mi bardzo. A teraz do was mała prośba, abyście zostawili zdanie na ten temat w komentarzu. Co sądzicie o sytuacji między Kruszwilem a El Pro? Kto ma rację, kto nie ma racji? I czy takie sytuacje są pozytywnie widziane? A teraz coś ciekawego. Nie wiem, czy to nazwać manipulacją, ale Szewcu coś kombinuje. Ale coś mogę podkręcić, że coś, że nie wiem, skręciłem kolano czy coś. To kurs trochę wzrośnie tam przed walką. Także tam pilnujcie. Jak będę mówił, że coś mam z nogą, to pilnujcie tam, bo pewnie kurs wzrośnie, będziecie mogli postawić. Pewnie chce, żeby jego widzowie zarobili mnóstwo pieniędzy i też pewnie chce, żeby mieli ich tyle, ile na fanek Łukasz Wawrzynia. Na tą chwilę to już wszystko i oczywiście jeśli wam się materiał podobał, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. A ja lecę dalej zbierać dla was materiały, więc pozdro, winna! Widzicie na żywo z Instagrama, Szewcu. Można tam nie trzaskać drzwiami? Kurwa.